Hej, witaj. Płaskostopie bardzo często odbierane jest jako problem tylko w obszarze stopy. Natomiast praktycznie zawsze płaskostopie powoduje jakieś zmiany w innych stawach naszego ciała, w stawie skokowym, w stawie kolanowym, w stawie biodrowym, a także czasem w budowie i funkcjonowaniu naszego kręgosłupa. Dlatego też rehabilitacja powinna uwzględniać jakby pracę, funkcjonowanie pozostałych stawów. Dlatego dzisiaj chciałbym pokazać Wam jedno ćwiczenie, ale to ćwiczenie będzie w kilku wersjach, które będzie korygować nam płaskie ustawienie stopy, ale przy okazji nie będzie działać wybiórczo do samej stopy, ale będzie odnosić się do całego naszego ciała i to ćwiczenie będziemy mogli sobie dość łatwo jakby samodzielnie progresować, czyli zaczniemy sobie od poziomu takiego najłatwiejszego, a potem pokażę kilka wersji, jak to ćwiczenie możemy sobie w domu po prostu utrudnić. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że powinniśmy stać najlepiej na boso, albo ewentualnie w skarpetkach, na podłożu, które jest twarde, tak żebyśmy po prostu dobrze czuli to, na czym stoimy i dobrze czuli to, w jaki sposób nasza stopa kontaktuje się z podłożem. Podstawą do tego ćwiczenia jest wykonanie czegoś takiego, jakbyśmy chcieli skrócić swój brzeg przyśrodkowy stopy, czy jakbyśmy chcieli ten brzeg delikatnie skrócić. Nie jest to łatwe zadanie, ale jeśli uda nam się troszeczkę ten brzeg skrócić, to powoduje to zwiększenie się łuku podłużnego, ale także troszeczkę łuku poprzecznego stopy, czyli koryguje nam to płaskie ustawienie stopy. Nad tym ruchem warto naprawdę spokojnie i dość długo popracować, ponieważ jeśli tego nie będziemy potrafili wykonać, to pozostałe części ćwiczenia także nie zrobimy. Więc najpierw musimy zacząć od tego, nawet czasem w pozycji siedzącej popróbować zbliżyć, skracać troszeczkę ten brzeg przyśrodkowy, co musi spowodować zwiększenie wysklepienia stopy, pojawienie się tego łuku podłużnego stopy. Jeśli to już potrafimy w miarę poprawnie wykonywać, stojąc i wykonywać to prawą i lewą nogą jednocześnie, to możemy na przykład spróbować stanąć i wykonać to stojąc w większości, obciążając większość swojego ciężaru ciała, stawiając na przykład w moim wypadku na nogę prawą i wtedy próbuję wykonać to ustawienie. Często może to wywołać jakieś małe zaburzenia równowagi. Jest oczywiście ciężej w ten sposób to wykonać, ale jest to wiadomo kolejny jakby progres tego ćwiczenia. Następnym utrudnieniem będziemy wykonywać jakby wszystko na mojej prawej nodze dla uproszczenia. Będzie jakby start z takiej samej pozycji. Skracam ten brzeg przyśrodkowy stopy i staram się drugą nogą wykonać ruch tak, bym wchodził na jakiś nieduży schodek. Mogę do tego dołączyć naprzemienną pracę rąk, czyli jeśli noga idzie do przodu, to ręka idzie do tyłu. Ciągle utrzymując skrócony brzeg przyśrodkowy stopy. To, o czym nie powiedziałem na początku, a jest to bardzo istotne w każdym z tych ćwiczeń, nasza postawa powinna być skorygowana, bo co z tego, że tu skrócimy brzeg stopy, jak będziemy mieć pogarbieni, pokrzywieni, to ćwiczenie nie będzie działać. Nasza postawa jest skorygowana, kontrolujemy całe ustawienie ciała. Oczywiście oprócz jakby tego progresu, to jakby w każdej poszczególnej wersji ćwiczenia możemy je także utrudniać, wykonując je na przykład po prostu troszeczkę szybciej. Co jeszcze możemy tutaj do tego dodać? Możemy po prostu zamocować sobie gdzieś z boku taśmę. Możemy, ja zainstalowałem tak, że jest po mojej bocznej stronie, ale może być tak, że po stronie przeciwnej, to będzie nieco inaczej jeszcze angażować moje mięśnie. Mogę na przykład zacząć od czegoś takiego, że stoję sobie tak, że większość ciężaru ciała jest na mojej prawej nodze, skracam brzeg przyśrodkowy stopy, a moją ręką wykonuję ruch przywiedzenia, tak bym chciał skierować moją dłoń do przeciwległego barku, co będzie także nieco mocniej wytrącać mnie z równowagi, ale z drugiej strony, jeśli ja utrzymam wysklepienie stopy w momencie, gdy przywodzę rękę, to także jakby jeszcze mocniej oddziałuje na moje mięśnie i jeszcze bardziej jakby utrwalam to prawidłowe wysklepienie stopy. Czyli innymi słowy mówiąc, czym trudniej, tym bardziej się będzie utrwalać ten prawidłowy kształt stopy. I oczywiście mogę wykonać także
na ruch przeciwnej nogi z ruchem ręki po tej samej stronie, ciągle utrzymując stopę z tym skróceniem przyśrodkowego brzegu. I oczywiście możemy to praktycznie w nieskończoność modyfikować tempem tego ćwiczenia albo zamocowaniem taśmy. Ta taśma może być wyżej, niżej, może być z drugiej strony, wtedy będę pracował bardziej do odwiedzenia, co także nie będzie proste, ale najważniejsze, żebyśmy pamiętali o tym, że kluczem jest skrócenie tego brzegu przyśrodkowego i skorygowana postawa naszego ciała. W ten sposób będziemy działać na cały nasz organizm. Życzę powodzenia przy tym ćwiczeniu. Ono może być męczące, ale nie powinno w żaden sposób prowokować bólu, co też bardzo ważne, powinno być wykonywane przed lustrem, ponieważ nie jesteśmy w stanie ciągle kontrolować wzrokowo ustawienia naszej stopy, albo ta kontrola będzie się wiązała z tym, że my będziemy po prostu zgarbieni, będziemy pochylać się do przodu, więc lustro, twarda podłoga, boso albo jakieś skarpetki i bierzemy się do pracy. Dzięki, hej!